Dzisiaj obalamy mity, bo ostatnio słyszałem, że kotły kondensacyjne tracą bardzo dużo mocy przy wysokich temperaturach, więc dzisiaj sprawdzimy, jak faktycznie jest. Teraz można pokażę Ci, jak wygląda mój zestaw pomiarowy. Także będę sobie mierzyć temperaturę na wlocie do komory spalania tam, na wylocie tutaj, no i podepnę sobie analizator spalania tam od góry, który mi poda sprawność kotła. I zobaczymy przy jakich temperaturach, jaka jest sprawność. I tak, będziemy kocioł sprawdzać na mocy maksymalnej. Tak, kocioł jest teraz na mocy maksymalnej, czyli 25 kW. Jest puszczony na ciepłą wodę. Więc i temperatury. Ta wyższa to jest temperatura, która jest na wypływie z kotła. A ta jest z powrotu. One będą trochę się różnić od tego, co jest na kotle, bo to są termometry przylgowe. I jeszcze sobie otworzymy widok analizatora spalania. I na ten moment sprawność mamy 97%. To jest sprawność całkowita. To nie jest ta sprawność, która może się kosić 100%, tylko to jest ta, która się odnosi do ciepła spalania. Mamy 70 stopni na kotle, sprawność dalej jest na poziomie 97%. Temperatura spalin jest 65 stopni, czyli teoretycznie nie mamy kondensacji. Ale mimo to, dalej sprawność jest całkiem spoko. Jeżeli chciałbym sobie obniżyć temperaturę, to musiałbym puścić to kocioł w podłogówkę. Wtedy sobie zobaczymy, jak przy pełnej mocy na podłogówce, czyli na niskiej temperaturze, jak będzie wyglądać sprawność. 72 stopnie. 97%. Czy pomyślę, maksimum może być 100%, więc mamy stratę teoretyczną 2,8%, a w rzeczywistości te koty więcej niż 99% nie osiągają. Więc tylko 2% mniej mocy na 76%. Woda już jest wrzątka. Jak zmniejszę sobie trochę przepływ, może nam się uda uzyskać jeszcze wyższą temperaturę. Zobaczymy, jak to będzie przy 80%. Ile jeszcze mam tej sprawności i tego. No dobra, na kotle mamy 78 stopni. Sprawność mamy dopiero teraz 97. I w zasadzie przy praktycznie maksymalnych temperaturach dla kotła dalej sprawność jest całkiem według mnie spoko. To tylko 3% mniej niż standard. W zasadzie nawet 2,5%. Dobra, będziemy wykresować tą wysoką temperaturą. Kotło wyłączymy. I teraz zrobimy sobie pomiar na przewodzie podłogowym. I teraz jeszcze raz zrobimy sobie pomiary, ale już na grzewaniu podłogowym. Wcześniej miałem specjalnie ustawiony zawrót trójrogowy tylko na ciepłą wodę. I teraz puścimy to wszystko na pełne mocy, ale w ogrzewaniu podłogowym. Na razie analizator na start muszę mieć wyłączony, w zasadzie nie podpięty do pomiaru, żeby nie został uszkodzony. Analizator włączony, no tutaj przez to, że to jest mieszkanie, to za bardzo nie uzyskamy tutaj niższej temperatury, szczególnie że jest lato, ale mamy 98%. Ja najczęściej widuję, jak jest około 30 stopni, to pokażę po prostu Wam analizę z takiej sytuacji poszukam, to wtedy jest 99%, więc... Czyli tak. Ostatnio miałem okazję robić przegląd na kotle, w którym już ogrzewanie było wyłączone. I mam tutaj dwie analizy spalin z mocy minimalnej i maksymalnej. Kocioł miał jakieś 20 kilka stopni w momencie, jak przyjechałem. Więc tu jest moc minimalna dla pracy na tak niskim parametrze. Temperatura spalin jest 27 stopni, gdzie punkt Rossi jest 53 wyliczony dla gazu ziemnego, no więc tutaj jest praktycznie pełna kondensacja i kocioł w takim wypadku osiągał 99,3% sprawności. Mówimy o sprawności całkowitej. No, ale to jest jakby w sumie tam te pomiary, które były przed chwilą na kotle, były robione przy mocy maksymalnej, więc to byłoby nieuczciwe pokazywać tylko takie coś. To jest taki w zasadzie maks, jaki można osiągnąć. A to jest przy mocy maksymalnej, czyli
Temperatura spalin już nam wzrosła do 42, ale dalej to jest poniżej punktu Rosy, więc większość tak czy siak się nam skrapla. No i sprawność wtedy nam wychodzi jakieś 98,5. I to faktycznie tak gdzieś, no 98,5 w takim razie można przyjąć za maksymalną sprawność taką kotła Vitodensa przy maksymalnej mocy. Bo jeżeli będzie właśnie na minimalnej pracować, no to będzie sprawność większa. Więc tak naprawdę na sprawność nie tylko wpływa temperatura, ale też moc, z jaką pracuje kocioł. Bo tym samym też wzrasta temperatura spalin, jak mamy większą moc. Ale nie są to takie drastyczne spadki jak w przypadku pompy ciepła, bo tam, gdy nam wzrasta temperatura o kilka stopni, to już nam o kilka procent spada sprawność urządzenia. A tutaj, czy to mamy najbardziej optymalny punkt, czy najmniej optymalny punkt, to w zasadzie tracimy kilka procentów na sprawności. Jeżeli mówimy oczywiście o samym urządzeniu grzewczym, a pomijamy wszystkie rurociągi i tak dalej, ale to się będzie dziać niezależnie, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie kocioł gazowy, węglowy. Im wyższa temperatura jest czynnika grzewczego, tym większe są później też straty na całej instalacji. Ale my tutaj chcieliśmy obalić mit, że to kocioł traci sprawność. Nawet gdzie teoretycznie nie powinno być kondensacji, to i tak sprawność jest bardzo dobra. Więc mit obalony, kocioł kondensacyjny nie traci tyle sprawności, co na przykład pompa ciepła wraz ze wzrostem temperatury. Nie można absolutnie według mnie tego porównywać. Coś traci, ale to są procenty w skali całego zakresu pracy. No i tyle. Koniec.